fajnie rozpoczęliśmy sezon na stróżach, wygraliśmy ten mecz 2-0. Później jakieś tam niepowodzenia, gdzie nam się gra klei, wszystko fajnie wygląda, to czerwona kartka, a to jakoś stracimy bramkę w głupi sposób i to tak trochę nam podłamuje skrzydła i w momencie, gdy prowadzimy tak jak na Płocku, nie chcemy w żaden sposób tego zawalić i chcemy dowieść to do końca i uważam, że właśnie nad psychiką swoją musimy popracować, żeby grać pewnie i konsekwentnie to, co sobie założyliśmy przed meczem, to co graliśmy na przykład na Płocku w pierwszej połowie, podtrzymać to na drugą, nie cofać się do defensywy i nie budować tylko kontrataków, tylko po prostu utrzymywać się przy piłce i stwarzać sobie takie sytuacje, jak stwarzaliśmy w pierwszej połowie, bo na pewno to będzie przynosiło skutek i wiadomo, jeżeli jest się w posiadaniu piłki, to my odpoczywamy, zespół przeciwny biega, a w drugiej połowie to troszeczkę inaczej wyglądało, bo my musieliśmy przerywać te ataki Wisły, więcej biegać za piłką, a kontry, no to wiadomo, kontra trwa kilka sekund i później znowu trzeba gonić za piłką. A jeżeli posiada się piłkę, to można kilka minut spokojnie pograć i wtedy się będzie odpoczywało na boisku i zawsze więcej sił pozostanie na końcówkę meczu i wiadomo, jeżeli ten zespół, który w końcówce ma więcej sił, zawsze może wykorzystać jakąś dogodną sytuację i powiększyć swój dorobek bramkowy. Na pewno jest takie rozgoryczenie zaraz po samym meczu i w przeciągu jednego, dwóch dni całe te emocje opadają. No nie załamujemy się tym, wiadomo, jedni sędziowie takie rzeczy gwiżdżą, drudzy nie uważają takich sytuacji na boisku, to jest zupełny przypadek i nie przywiązują do tego wagi. No niestety na Płocku stało się tak, jak się stało. Musimy to, myślę, że my jako zespół zostawiliśmy to od razu już w szatni w Płocku, to rozgoryczenie, to wszystko, przyjechaliśmy do Grudziądza, myślimy o następnym meczu. Nie załamujemy się, bo prognostykiem dobrym jest to, że tak raz meczu na mecz, tak jak powiedziałem wcześniej, coraz lepiej i fajniej wygląda. I w moim poprzednim zespole, w którym grałem w Ostrowcu, było takich wiele meczy, które albo remisowaliśmy, albo przegrywaliśmy w głupi sposób i zawsze mówiliśmy sobie, że życie w pewnym momencie odda to, co zabrało. I tak było w drugiej rundzie, aczkolwiek trochę zabrakło do utrzymania się Krzo w pierwszej lidze i mam nadzieję, że w Grudziądzu będzie na tym samym poziomie to, że utrzymamy się tutaj na pewno spokojnie, bo zespół mamy fajnie, to nie ulega w ogóle wątpliwości, ale życie mam nadzieję, że odda i będziemy punktowali razy 3, a nie razy 1.